dobra, służbowe sprawy załatwione i teraz jedziemy sobie tego Voigtberga. Pamiętajcie, 70 km na godzinę. No, takie coś jest bardzo mylące, że będzie gwiazdowy pas, a jednak nie. A jednak nie ma. To jest zwykła droga, zwykła, najzwyklejsza droga landowa, także mówię, 70 na godzinę to jest max, jaki tutaj możecie dla spokojności jechać. To nie są Niemcy. Nic mi co prawda nie zrobili, jak widzieli, że jadę te 70, to 80, jak tędy jechałem. No ale po co, słuchajcie sobie, nerwy psuć, jak możecie sobie spokojnie jechać. Tak jak ja w tym momencie. 1,6 km prosto. Na rondzie będziemy skręcać tam, to jest drogę numer 70. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze zdążę załadować. A zobaczcie, jak to wygląda. 3.11 jadę na razie. Co to jedzie przede mną? Coś, jakiś gabaryt, ale to tylko dźwig, także nieźle. Co to jest? Autostrada to jest jeszcze, proszę bardzo, nawet nie wiedziałem. Na rondzie trzecim zjazdem. W zimie się ciężko jeździ, mówię, w zimie bardzo ciężko, no ale to jeszcze zimy nie ma, jest 20 stopni i do zimy jeszcze podejrzewam z pół miesiąca na pewno, chociaż to w każdej chwili może przyjść, że zimno i trzeci zjazd, 70, Voigtberg. Tyle razy jadę w tę stronę, tyle razy kojarzy mi się moja podróż do Słowenii, moje spotkanie z Saśko. Mam nadzieję, że pamiętacie Saśko z filmu Tracker Life Road to... aż z Słowenią ogólnie, tylko chodzi o Słowenię. Chodzi o Słowenię. W Austrii jest ładnie. W Austrii jest bardzo ładnie, powiedziałbym. Lubię w Austrii jeździć. Mówię, te drogi landowe są spokojne. W Policji też jest pyt, bo jak w tych wszystkich tych małych, zadziornych państewkach, no ale... To jest też państwo cholernie bogate, jakby nie patrzeć. Szybko. Nie no, dojeżdżam do miejsca, to nie mogę za bardzo gadać, nie? No, no. Ale wtedy będzie sobie manewrował dietami.
prawdę powiedziawszy, to co on mówi, ja już nie wierzę nic. No to jeżdżą, jestem właśnie teraz jeszcze w jakiejś wiosce przed i szukam takiej firmy Holzher. No tak, ale... Merkur. Ja jestem tyle czasu, kurde, a ja nagrywałem wypadek ciężarówki akurat wtedy. Wydruki masz brać ze sobą. Wydruki są twoje. Nie dostaniesz, bo na karcie masz napisane, kiedy zjeżdżałeś. Oczywiście, że musisz. Jak masz kartę kierowcy, musisz mieć ją przy sobie. No to wtedy trzeba zgłosić, nie? Zginięcie. No. Na razie. Jedziemy, słuchajcie, moi drodzy. Przy 2,5 km, 5,9 km do celu. Gadałem z Bartkiem, on przed chwilą właśnie... on już kończy, także teraz już czeka na szefa. Także za niedługo będzie... A, tam idzie chmura, żebym ja tylko zdążył załadować to, na miłość boską. Ja, zobaczymy, czy tu będzie ready wszystko. To... Ready to ready. Ready to będzie, jak ja zapnę na czerpę, to będzie wtedy ready. To po tych zadupiach się jedzie. Tak jak dzisiaj mi szef mówi do mnie, że jak macie CMR-kę, to pod zakaz możecie wjechać każdy. To jest nieprawda. Jeżeli macie CMR-kę i jeżeli na przykład jest tylko jedna droga dojazdowa, to wtedy jak jest zakaz, to możecie jechać, macie CMR-kę. Ale jak jest droga alternatywna, gdzie nie ma zakazu, to wtedy macie obowiązek jechać tamtędy. Także nie pierdzielą głupot, bo to też jest sprawdzona informacja. W ogóle słuchajcie, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby gadać na wizji jakieś głupoty. Czasami się pomylę, ale to prostuję. Ale ja sobie nie mogę pozwolić na wizji, żeby wam coś po prostu powiedzieć, jakąś głupotę. No nie mogę po prostu, bo nie oglądalibyście mojego kanału. CMR-ka nie upoważnia do żadnego do łamania przepisów. CMR-ka jest tylko list przewozowy. Potrzebny potem do rozliczenia, potrzebny jest do tego, żebyście udowodnili, że dlaczego jesteście tu, a nie gdzie indziej, gdzie jedziecie, ale nie kurde, ja oczywiście, że tam na CMR, to oczywiście pomijam fakt, że trzeba wpisywać, tego nikt nie pilnuje, ale numer licencji transportowej też. A wiecie, a to, że ktoś tam mówi, że jak ma CMR-kę, to może wjechać. No owszem, możesz wjechać. Możesz liczyć na to, że nikt cię nie schaltuje albo coś. Możesz liczyć na to, że jak masz CMR-kę, to policjant spojrzy na ciebie jakimś takim przychylnym okiem. Pewnie, że możesz. Ale to nie jest reguła. No, że tak będzie.
Moitzbergera 5 km. 3 km do firmy. Trzeba będzie uważać, żeby się nie... żeby nie przejechać. Einbahnstrasse, dobra. Czyli droga jednokierunkowa. Dzisiaj było ładnie i by ładnie słoneczko świeciło, to by pięknie by byłoby, to naprawdę. No ale że jest do dupci, jest dzisiaj zachmurzenie, no to jest tak jak jest. A dzisiaj tak jest pięknie, jak na górskie tereny. Jest super, jest ślicznie, no ale mówię, no. Jedziemy pracować, a nie podziwiać terytoria teraz tutaj, te dzikie. Ładny strumyczek idzie po lewej stronie, na pewno go widzicie. Tak jest, 800 metrów w prawo. Ładnie tutaj, naprawdę. Cieszę się, że włączyłem tutaj kamerę. Że przede wszystkim mi się nie rozładowuje, bo ją podłączyłem w porę pod komputer. To jest 150 metrów, co? Tak. W prawo. Dobra, tu jest zona industriala jakaś. Dobra, na prawo. Chłopaki sobie zrobili taką paskę na rondo i na rondzie jak? Na rondzie prosto. Czekajcie, zobaczę tą... Nie. Jeszcze prosto. Za 950 metrów przyjazd na miejsce. Tylko ciekawe, czy będzie w ogóle dzisiaj jeszcze to otwarte. Bo prawdę powiedziawszy, słuchajcie, nie widzę tutaj ruchu w tej industrialce już. Jakaś tutaj mieścineczka. 500, 400 metrów niby przyjazd na miejsce. Gdzieś przed rondem. Na rondzie. Firma się nazywa Holzer. A tutaj Holzera nigdzie nie widzę. Hofer, no ale Holzer. 300 metrów przejedziemy. Holzer. Tu nie ma.
jest ta firma. Jest. Tylko teraz gdzie tu jest wjazd do nich? Tu jest zakaz do samochodów ciężarowych. Hammer. Tu jest zakaz dla ciężarówek. Jak tu się kurde jedzie? Chyba tam dalej, dobra. Tutaj. Na razie, słuchajcie, bo jesteśmy pod firmą. Pytacie, co tu robimy? To jest mojej drodze dobre pytanie. Co my tu robimy? To jest bardzo dobre pytanie, co my tu robimy, słuchajcie. Na razie jedziemy i szukamy przejazdu na fabrykę. Przejazdu na fabrykę, a nie jest tak łatwo go wcale znaleźć. Nie jest go wcale tak łatwo znaleźć i zobaczymy. Zaraz, czy udało nam się tutaj zajechać w dobre miejsce? Zaraz szybko tylko nazwę firmy. O, dobra. Drugi załadunek, zaraz wam powiem co i jak. Magma Heavy Stamping. Magma Heavy Stamping. Będę sobie stał przy tej drodze się na noc, bo chyba tutaj raczej już nie zrobimy. Jest mapa. Tylko że tutaj już nikogo nie widzę. No zobaczymy zaraz, co tu będzie. Jak tutaj jest wjazd do tej magmy. 200 metrów. Magma LKW, dobra, tutaj. Zobaczymy, co oni tutaj mi zrobią. Jak oni tu będą się zapatrywać na załadunek dzisiaj dla mnie. A zatrzymamy się, jak jest stop, to stop. Tu ci jeszcze załadują, ale jak to dzisiaj będzie, to naprawdę nie mam tego pojęcia. Zobaczymy teraz. Idę zapytać, słuchajcie. Kto pyta, nie błądzi, a w tym wypadku, kto pyta, ten być może dzisiaj jeszcze załaduje. Pożyjemy, zobaczymy, czy dzisiaj jeszcze się uda załadować, bo jak nie, bardzo mi przykro. I tut mi ja wirklich leid.
biegajcie, bo nie wiedzą, co mi załadować. Czy ktoś się jeszcze chce ze spedytorów ze mną spotkać na hangoucie i porozmawiać o tym, że myślicie za kierowców? Bardzo bym chciał. Słuchajcie, drugie miejsce załadunku i w drugim miejscu załadunku nie wiedzą nic o nas. Nic, kompletnie nic. O czym to świadczy? O tym, że ja dałem dupy? Nie sądzę. Muszę podłączyć telefon, bo mi się rozładował. Gdzie ja dałem to ładowarę? Co to tu jest? Coś lepił szefu. Gdzie ja dałem tę ładowarkę, żeby to podłączyć? Czy ja ją zwijałem? Czy ją nie zwijałem? Czy ja go tu położyłem? Gdzie ja położyłem tą ładowarkę? Czekajcie, ja muszę wstać. Przede wszystkim muszę odłożyć butlę z gazem, którą już sobie przygotowałem. Aha, nie mówiłem wam o co się stało. A więc tak, idę sobie na pauzę. Jest polecenie z góry. Marcin, zakończ dzień. Robisz pauzę. Ok, robię pauzę, żeby za chwilę usłyszeć, że jednak mam jechać. Myślałem, że mnie weźmie szlak jasny, ale jakoś się to... że miałem jeszcze czas jazdy, to jakoś to tak przeszło bez bólu. Także... gdzie jest ta moja ładowarka, no? Gdzie jest ta moja ładowareczka? Ona gdzieś tu szła górą. Ona gdzieś tu szła górą. To nie jest ta ładowarka, to jest ładowarka od tego. Czekajcie, szlabany są. A, czekajcie, woła. Woła mnie. Jedziemy na B24. Jednak tutaj jest ok. B24. Tutaj słychać. Aha, już firma jest tak, że nie mogę filmować. Ale za to mogę filmować mnie. Także skoro mogę filmować mnie, to szukamy B24. Także słuchajcie, jedziemy sobie, jak widzicie mnie, nie widzicie firmy. Tylko gdzie to może wyjść ten B24 teraz? Gdzie to może być? To jest pytanie. To są rampy, czy co to jest? B2 dalej. B10, B11.
A chłopaki pracują, wy tego nie widzicie, bo widzicie tylko mnie. Ale chłopaki pracują. P18, P12. B22, B21. No nie wychodzi na to, że tu jest B24. Co chcesz, wałku? No? Aha! Czyli tu nie możemy wjeżdżać ogólnie. No ale bez sensu, kurde, to jest... Co za durne, kurde, jakieś beznadziejne, kurna, regulacje. I co teraz? Całe miasto trzeba jechać, żeby przejechać, żeby do autostrady dojechać. Przez całe miasto trzeba, przez Linz.
jedyny. Ja mam to w dupie, ty. Ja mam to wywalone, kurde, jadę, bo jadę. Chociaż mam fajne widoki na kamerze. Kręcę, kurde, linc nocą. No. Jeszcze mam 240 km. Już zaczynam prosić. Już zaczynam błagać. Fajnie, bo tu jest, rozumiesz, kurde, tu jest taka główna ulica, która idzie przez Linz cały. Na razie cały czas jest prosto, kurde, ale wiesz. Jakiś gościu, kurde, cichociemny idzie przez ulicę. Diesel z Euro 20 z hakiem. Jechał przez całe miasto, to ja już mogę zapomnieć, że ja dojadę jakieś przyzwoite miejsce. A na razie się nie zapowiada, żeby tu był jakiś obiekt, żeby tu się, wiesz, od razu wyskoczyć na miasto, na miasto, tylko przez cały Linz. I ani jednego znaku, nic, w ogóle, nic, kompletnie nic, nie? Tylko było, że w tą stronę i martw się, człowieku, kurde, dalej. Jadę. Może jakiś znak albo coś mi się przydał. A czekaj, tam stoi żarówka, znaczy, że nie jest źle. Ciężarówki. Ale przyjemnie tak Linz odwiedzić w nocy, kurde. Myślałem, że nie będę miał fajnych... O, już miga. To mi się podoba. Jak miga zielone, kurde, wiadoma sprawa, że nie przejedziesz. No dobra. No i jestem w fajnym miejscu, można powiedzieć w centrum Linzu. Jakby tak się uprzeć, jestem... Nie, to jest Graz raczej, sorry, Graz. Jestem w centrum Grazu akurat teraz, słuchaj. No, słuchaj, padł mi Bluetooth, także na razie, nie? Trzymaj się tam. Także słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy w centrum Gracu, że też mówię o Linzu, a to Grazie przecież. Także jesteśmy w centrum Graz. No i lecimy, słuchajcie, w kierunku na Linz. Na Linz jedziemy dopiero, bo coś się stało tutaj, słuchajcie, z mostem, tam jest po prostu zamknięty od 20. No i z tego powodu, że jest zamknięty,
my musimy jechać przez miasto, ale myślę, że nikt na tym nie ucierpi, film na tym nie ucierpi, ja na tym nie ucierpię, jadę sobie fajnie, bo wszystko jest fajnie tutaj teraz już oznaczone, teraz już jest, bo przed tym nie było. Znaleźć moje słuchawki, ale raczej słuchawek moich nie znajdę, żeby sobie podłączyć, ale nie ma słuchawek, niestety, nie połączę sobie, nie podłączę słuchaweczek, moi drodzy, nie pogadam sobie z nikim już, a na razie możemy to odłączyć i podłączyć Bluetootha. Tego bardzo słabego Bluetootha, bo ten Bluetooth jest bardzo słaby. Chciałem wjechać na autostradę, nabić jeszcze tego mojego GoBoxa, ale na razie póki co go nie będziemy nabijać. Czyż Graz nie jest piękny nocą? Prawda, że jest? Nie jest pod warunkiem, że nie ma żadnych, nie wiadomo jakich, bardzo wąskich dróg i jak jest jeszcze mniej więcej jako tak oznakowane, bo jeżeli by nie było, to by było nie za przyjemnie, bo tu się zgubić to jest koniec świata. Powiem wam, jest fajnie, jest ładnie. Salzburg, prosto. Będziemy do Steyra. Steyr to jest taka mieścinka. Jeszcze prosto jedziemy. Salzburg prosto, dobrze. Salzburg prosto. Jeszcze jedną ciężarówkę mamy z tyłu. O, proszę bardzo, jaki piękny dworzec. Kurde, może wam go pokażę wszystko. Tą małą kamerką. Postaram się włączyć. Pokażę wam co nieco tutaj tą małą kamereczką, jak to wygląda. To już tam, tu akurat widzicie z przodu co jest, ale tą małą kamerką bym tak pokazał boki. Jest ładnie. Oczywiście ja muszę patrzeć na drogę, a nie na to co wam kręcę, także nieraz może być niewidoczne to co ja chciałbym pokazać. Trzymam kamerkę tak bardziej na lusterko, bardziej z boku. Staram się jakoś tak pokazywać, ale tu już na razie nic nie ma. Mogę wyłączyć. Na razie jedziemy prosto. To jest Graz, oczywiście, nie żaden Linz, tylko Graz. W Linzu byłem, kolega z kanału mnie zaprosił. Bardzo się cieszę, że mogłem zobaczyć chociaż Linz. A tu się cieszę, że mogę zobaczyć Graz. Gdyby nie objazd, to bym pojechał sobie, słuchajcie, przez tunel i już bym był, kurczę, po drugiej stronie, a tak to dużo tracimy, bardzo dużo tracimy. Ale co zrobić, no. Już się na razie nic nie dzieje, także możemy wyłączyć Tracera, ale niech on będzie w pogotowiu.
mamy już takie dokładne drogowskazy na Salzburg, Linz. Kto to by wiedział, że takie coś będzie? No to nikt nie mógł wiedzieć. Ten objazd to nieplanowana rzecz, w ogóle nieplanowana sytuacja. No ale niestety musimy tędy przejechać. Chcąc minąć most, musimy jechać przez miasto. Minąć tunel. Ale prawda, że ładnie. Prawda, że się opłacało. No opłacało. Jeszcze musimy pójść kupić jeszcze boksę. Przynajmniej za 200 zł. 20 euro. Bardzo droga jest bardzo drogie są opłaty. No i co? Ja już nie pojechałem. No. Dziwnie trochę te światła tutaj działają, no ale nic nie zrobimy. Ile już jedziemy przez to miasto? 44 minuty. Podłączę teraz, ale ja tylko podłączam. Raz jeden telefon, raz drugi. Obydwa pracują na najwyższych, można powiedzieć, obrotach. Musimy jeszcze wjechać na autostradę. Musimy wjechać, no mówię, do 9 chciałem jechać. Był objazd przez Linz, także no nie za bardzo to tak wyszło. Dalej jak się da, a później zobaczymy jak tam wyjdzie. W każdym razie nie liczę na wiele dzisiaj już naprawdę po tym objeździe. Niestety nikt tego objazdu nie mógł przewidzieć. Oczywiście były tam znaki, ale to już były już po tym jak obrałem tę drogę tutaj. Mogłem jechać na Wiedeń i tak naokoło, ale to około 100 km dalej. Z 80 na pewno. Naprawdę jedzie się przez ten Linz, przez ten Graz bardzo przyjemnie. Jak na razie bez żadnych problemów. Wiadomo, że przez miasto przejechać to po prostu czuję dobrze. Dobrze się tu czuję jadąc, bo jest szeroko, są dwa pasy. Ale przez ten grat się jedzie. Jakie piękne motory. Aj, kurde, nie zdążyłem pokazać. Salon Hondy jest. Po lewej stronie był. Zakaz 3.8. A tu raczej wjeżdżę, jeżeli chodzi o numerację, jeżeli chodzi o wysokość samochodów, to tu wjeżdżę.
to nie to co w Polsce, albo ewentualnie jeszcze w Czechach, że pisze 3,8, tam 3,6, a 4 przechodzi. O, tu już widać, wyjeżdżamy z miasta. Już jest ograniczenie do 60 km na godzinę. Salzburg, Linz, trzymamy się za Linz. Będziemy musieli później jeszcze sprawdzić, czy aluminium nam się nie przesunęło. Ale to wysokość, naprawdę wysokość tutaj tych budynków niektórych jest naprawdę zastanawiająca. Fajnie, że tu migają światła, jak się chcą zmienić. To jest naprawdę spore ułatwienie. A nie tak jak, kurde, u nas, że... Dobra, teraz my jak? Waldburg prosto, dobrze. A nie, że się trzeba ścigać z czasem i na czuja. A szczególnie na egzaminie, bo wykorzystują. O, McDonald's, o, nie, 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 moi drodzy, nie. Ja się teraz przerzuciłem na Burger Kinga, a na dzień dzisiejszy w ogóle nie jem takich rzeczy. Tak właśnie. Słuchajcie, miło mi, że tak powiem, zakomunikować, że wyjeżdżamy z Gracu. Ale żeby człowiek musiał przez całe miasto przejechać i stracił dużo czasu, no to jest prawda akurat. Salzburg. Miło było zobaczyć Wiedeń, Graz. Co ja kurwa z tym Wiedniem, co ja z tym Lincem? A z wami się spotkam później w górach.